korzystając z okazji, że jest dzisiaj wolne i można pospać do późna, stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem będzie wstać o godzinie 3, żeby o 4:30 ruszyć na piękną trasę na Przechybę. No, fajne pomysły. Marto, co lubisz w jeździe rano? Wstawanie. Tak, wstawanie. Lubię. Lubię, jak słońce wychodzi tak pięknie i oświetla buzię. Jak pada takie charakterystyczne słonko na drzewa, jak oświetla góry. A jeżeli nie ma słońca, to kurde, chyba sam fakt tego, że się wstało. Zmobilizowało się też trochę. No. Do tego, żeby się ruszyć. Pochwal się, że nie wgrałeś trasy i dopiero właśnie wgrywasz. Właśnie wgrywam. Musiałem ją odwrócić, bo mamy 170 ogólnie, wychodzi na to. Okej. Już jest. No i gitara, jedziemy. Jedziemy przed siebie. Geografa. Dawaj. Gdzie jesteśmy? W Dolinie Popradu. Coś więcej? No nie wiem, no ładnie. Ładnie jest. To jest geograf, klasa pierwsza. Ale to jest jakaś rzeka. No to jest Poprad. No właśnie. Super tutaj wsiąść w pociąg właśnie z piwnicznej Rytra i przejechać się do Krynicy. To jest tak malownicza. Właśnie ostatnio Ola mnie się pytała, czy wracam z Krakowa tędy. No tu jest tak malownicza ta trasa, po prostu jak w jakiś szwajcarski kurort. Jasne. W Przechybie będzie na nas czekał Maciek i planujemy zjeść wspólnie śniadanie, pewnie pierogi jakieś. No chyba nic innego nie będzie, tak mi się wydaje. Zobaczymy zresztą. Dobrze, że jedziemy przed mszą, bo byłaby lipa, gdyby tu było, wiesz, pozajmowane i tak dalej. Szymon, gdzie my będziemy wjeżdżać? Tutaj, na Przechybę. Na Przechybę. Taką małą górkę. Jak małą? Nie wiem, z 1000, nie, 900 metrów przewyższenia może. Na ilu kilometrach? Na 10. No to będzie wiesz, fajnie. Na spokojnie podjedziemy. I poniżej godziny, mam nadzieję, się zmieścimy. Zobaczymy. Siemanko. Przyszedłeś popchać nas? Nie, właśnie mnie przeraża, to muszę do góry jeszcze wrócić. Fajny ten podjazd. Ostatnie 10 minut sobie przycisnąłem. Wyszło 59:30. Całościowy czas. Czekam na Martę i na Maćka, bo jeszcze zostali z tyłu. Lecisz, hop, 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 końcówka! Końcówka. Był odpoczynek. Tak. Dobrze było. O, ładnie. No fajnie się jechało. No fajnie.
taki odpoczynek na rowerku. Mhm, jak zwykle. No, jak zwykle wyszło. Miało być lekka, wyszło jak wyszło. Jak zawsze, no. No, ale co zrobisz? Ale fajne, fajne, ale chyba raz do roku mi wystarczy. Raz w roku, no. Ma ani widoków nie ma po drodze niestety, ani nic ale takiego. Dobry jest podjazd, nie? Daję popalić. Ja miałam takie przekonanie, kurde, to trzeba mieć kondykę, żeby to robić. No, szczerze to tak. Czekamy na głównego kibica. 17 kilosów. Jezus. Chyba dopiero 9. 1100. Ładnie, pięknie. Pięknie, same ładne widoki. Pięknie, no. Śniadanie i kolacje. Dzień dobry. Na śniadanie polecam szarlotkę z kawą. Chwilę pogadaliśmy z Maćkiem. Maciek tego dnia zrobił 45 km. A my pożegnaliśmy się i ruszyliśmy dalej. No, to pachną kiełbaski. Idziemy, zrobili. Maciek, bo zimka. Siemaneczko. Uważaj na siebie, cześć. Dzięki, na razie, miłego. Miłej zabawy, miłego biegania. Właśnie kończymy zjazd z przechyby i taka rada. Jak się nie zna trasy, to nie zjeżdża się pilnie na godzinę, bo nagle wyskakuje zakręt ostry. Trzeba awaryjnie hamować na trawie. Szkoda, że nie miałem tylko GoPro włączonego. To byłoby fajny materiał. Kwiatkami. Ty. I też pada? Co, nie przelecimy. Ojejku. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Dziękuję. Uwaga. Takie atrakcje na trasie, no. Tego się nie spodziewałem, szczerze. A niby był objazd, żeby nie trafić na takie ten. My jedziemy do... Do domu. Do domu jedziemy. Wystarczy tej zabawy i tych procesji na drodze. Ej, taki kamper fajny jest, no. Super, o, oldschoolowy. Zmęczenie materiału. No, ale nie jest najgorzej. Cheers. Ale nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Tylko mi ciepło zaś się zaczyna robić. Wiesz, właśnie ciepło się zaczyna robić, bardzo. Tak. Wiesz, jaki jest wniosek? I od asfaltu grzeje. No. No niestety, ale dobrze, że był sklep otwarty, bo w sumie środek niczego. Ale sklep jest otwarty i to jest... Chodź. No to polecasz zakładać wełniane skarpety? Tak, polecam. W sensie bardzo to się cieszyłam ze swojego wyboru przez pierwsze 3 godziny jazdy. Jak było zimno, ale teraz muszę pojechać bez. Proszę, moje piękne... Spoko, tak nie kolarsko trochę. Jak to nie? Opalenizna ci się popsuje. Tutaj mam, proszę, tatuaż. Chyba mój łańcuch. Twoja wina. Na ciebie z kamerą. Ostatnie pytanie dnia. Tak. Czy było warto wstać o 3? No pewnie, zawsze jest warto. No, chyba tyle wystarczy. Było warto.